Biologiczne Q&A, rozmowa z biotechnologiem. Dzisiaj z Arturem porozmawiamy na temat nowych produktów wprowadzonych pod logo Novobact. Ze mną Artur Klejna, współzałożyciel firmy BGD Lab, naszego mikrobiologicznego partnera. Razem z Arturem, twórcą preparatów Novobact, wprowadzamy kolejne preparaty, mianowicie Novobact Groch, Novobact Bobik, Łubin oraz Soja. Teraz pytanie, Artur, do Ciebie. Dlaczego nie wprowadzamy jednego preparatu o nazwie Novobact Bobowate? Nie, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że pszenica czy kukurydza to są dwie różne uprawy. Niestety, jeżeli chodzi o rośliny bobowate, to też są dwie różne uprawy roślin. Tak samo jak na przykład bobik będzie związywała się z inną bakterią, tak samo łubin będzie się z inną bakterią związywał, czy też soja. Dla przykładu, na przykład z specyficznym szczepem, który wiąże się z soją, to jest Bradyrhizobium japonicum, a na przykład dla grochu Rhizobium leguminosarum. Te dwa szczepy nie mogą być właściwie uzupełniać siebie nawzajem. Są specyficzne uprawy, które wiążą się ze specyficzną bakterią. Bo tutaj zawsze często spotyka się na rynku, pewnie Ty też się z tym spotkałeś, że mówimy, a tutaj mamy preparat na bobowate. Tutaj wychodzimy o tym, co powiedziałeś. Każdy szczep odpowiada za budowanie brodawek w różnych roślinach. Tak? W łubinie jest to inny szczep, w grochu, w bobiku oraz w soi i w każdym z tych preparatów jest inny szczep bakterii, tak? Zgadza się. Okej. Kolejna kwestia, która też często jest zadawana przez klientów. Dobra, miałem 4 lata temu groch na tym polu, to tam zaszczepiły się, są, funkcjonują. Zgadza się, to jest bardzo częste pytanie, że miałem uprawę wcześniej fasoli czy grochu, jeżeli jeszcze raz na tym wysieję, czy groch, czy fasolę, to powinno się zakazić. Zgadza się, to zakażenie nastąpi, ale ono nie będzie tak efektywne, jak w przypadku, kiedy będzie to dostarczone w formie zaprawy. Dlaczego? Mianowicie dlatego, że bakterie, które były, wiązały ten wolny azot, zostały rozproszone po całym polu. Ta bakteria musi szukać najpierw tej rośliny, żeby się z nią związać. Dostarczając te bakterie w formie okrywy, w formie zaprawy, przede wszystkim te bakterie są w bliskim kontakcie z tą rośliną. W momencie, kiedy roślina zaczyna rosnąć, te bakterie zaczynają zakażać ją. One nie muszą się jej szukać nawzajem. Czyli mamy moment zaprawienia, kiedy, nazwijmy to, pokrywamy nasiono i te bakterie już wiedzą, gdzie funkcjonować, gdzie rozwijać się na systemie korzeniowym. Jeszcze jedna kwestia. Powiedziałeś teraz zakażanie. Możesz rozszerzyć ten temat zakażenia. Dlaczego nazywamy, że zakażeniem? Zgadza się. No zakażenie czy infekcja bardzo często jest po prostu określane negatywnie, że jest to coś negatywnego. Jeżeli chodzi o zakażenie, może być też pozytywne i w tym wypadku to jest w roślinach motylkowych, kiedy one tworzą brodawki, kiedy tworzy się symbioza. To jest właściwe określenie tego zakażenia, to jest ta symbioza. Innego rodzaju są zakażenia, które są typowo chorobotwórcze. Tu nie mamy tego, bo jest przede wszystkim obustronne przede wszystkim korzyści. Roślina otrzymuje od bakterii azot, który zostaje związany przez bakterie z rodzaju Rhizobium, a roślina dostarcza inne składniki odżywcze do bakterii. Okej, to jest zrozumiałe. Teraz może coś więcej o naszych produktach, o Novobacie groch, soja, bobik, łubin. Będziemy mówić tu już tutaj w sumie o wszystkich preparatach. Opakowanie? Opakowanie 450 gram, które jest wystarczające na zaprawienie materiału siewnego przeznaczonego na 3 hektary. To jest 150 gramów na hektar zaprawianych nasion. Wiadomo jest, że nie jesteśmy w stanie dokładnie określić tego materiału siewnego, bo są różne odmiany i tak dalej. To, co cechuje nasz preparat, to jest bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie. Wodę używamy tutaj jako rozpuszczalnika właśnie przed zastosowaniem tego preparatu w formie właśnie oprysku na nasiona, żeby właśnie zainfekować te nasiona tymi bakteriami. Czyli opakowanie, paczuszka na 3 hektary, dawka 150 gram na hektar. Sposób rozcieńczenia 1 do 10, tak? Zgadza się. 1 do 10 jest wystarczającą proporcją do tego, żeby uzyskać klarowny roztwór, który się nie strąca, który nie będzie tworzył osadów i będzie łatwy też do naniesienia na nasiona. Czyli paczuszkę wsypujemy do 4,5 litra wody. Zgadza się.
następnie do opryskiwacza takiego małego, ogródkowego, pożyczonego od żony i opryskujemy nasiona sypujące się z Big Baga do siewnika. W momencie sypywania opryskujemy nasiona, tak? Zgadza się. Można też użyć zaprawiarki, ale jest to dość ryzykowne ze względu na to, że można uszkodzić okrywę nasienną. Aczkolwiek też taka możliwość zastosowania. Taka możliwość istnieje, ale jak wiemy z grochem, Państwo, którzy uprawiają grochy czy rośliny bobowate, wiedzą, że im więcej toczymy to nasiono, to ono zaczyna nam pękać, więc tutaj lepszym tym rozwiązaniem będzie ten opryskiwacz. Pytanie tendencyjne, czy możemy używać wodę chlorowaną do zaprawiania nasion bobowatych? Czy nie zabijemy rizopiów zawartych w preparatach? Przede wszystkim, no, może nie tyle wodę chlorowaną, co wodę wodociągową. Tak. Ze względu na to, bardzo dużo z nas kojarzy wodę wodociągową sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu nawet lat, kiedy bardzo mocno był wyczuwalny zapach chloru. Kiedy ostatnio czuliśmy ten chlor? No tylko w nagłych przypadkach, kiedy naprawdę jest zakażenie tej linii wodociągowej, wtedy się chloruje tą wodę, aczkolwiek też się od tego odbiega, bardzo, bardzo często jest ozonowanie. Jeżeli jest wyczuwalny zapach takiego chloru z wody, to najlepiej taką wodę odstawić przed przygotowaniem preparatu na jakiś czas, na przykład na kilka godzin, po to, żeby ten chlor się uwolnił. Chlor, ogólnie woda wodociągowa jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem tego typu preparatów biologicznych, nie tylko tutaj zapraw nasiennych, ale też innych preparatów biologicznych. Rozumiem, czyli myślę, że łapiąc tą klamrą, wiemy, dlaczego mamy cztery produkty stosowane do zaprawiania nasion bobowatych. Wiemy, że występuje to w opakowaniach na 3 hektary. Wiemy, że dawka na hektar to 150 gram. Niezależnie od tego, ile będziemy wysiewać, po prostu jest to dawka na 1 hektar. Wiemy, że najlepiej to robić w momencie, kiedy sypujemy nasiona do siewnika. I wiemy o tym, że woda wodociągowa po prostu tych bakterii nam nie zabija i z nimi może funkcjonować. Myślę, że to na tyle, Arturze, o Nowobakcie groch, bobik, soja oraz łubin. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Dzięki bardzo.